21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To coroczne święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło 5 studentów podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO niemal połowa z 6 tysięcy języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 roku zniknęło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Język polski jest językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na całym świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą. Ten dzień jest świętem i naszego języka. Ma na celu poszerzenie wiedzy o języku polskim, który stale się rozwija. Język polski należy do grupy języków słowiańskich. W IX wieku języki słowiańskie były do siebie bardzo podobne. Słowianie zamieszkujący obszary Europy Środkowej i Wschodniej bez problemu porozumiewali się ze sobą. Z czasem ich języki zaczęły się różnić. Dzień Języka Ojczystego jest doskonałą okazją do poznania historii własnego języka, refleksji nad poprawnością jego stosowania oraz wyeliminowaniu z niego błędów i wulgaryzmów. Pamiętajmy, że człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język. Nauka języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju człowieka. Jest pomocą w kształtowaniu jego osoby oraz ma ogromny wpływ na całe życie. Choć nie biega, B. Ma brzuszki, chociaż nie je, C. Jak księżyc się uśmiecha, D. Jak domek bez okienek, E. Jak grabie albo szczotka, F. To jakby Ede sładki, G. Jak ucho psa lub kotka, H. Na imą jest do chatki. I to patyk albo świeczka, J. Jak bocian nosi szyję, K. Jak w locie jaskółek.
20 maja 1901 roku dzieci ze szkoły we Wrześni rozpoczęły strajk. Uczniowie sprzeciwiali się brutalnej germanizacji, a przede wszystkim odmawiania modlitw i prowadzenia religii w języku niemieckim. W 1887 roku usunięto naukę języka polskiego z programu szkół ludowych. 3 lata później język niemiecki wprowadzono do nauki religii. Na to nie chciały się zgodzić dzieci z położonej 50 km od Poznania Wrześni. Pierwsze akty nieposłuszeństwa rozpoczęły się w kwietniu 1901 roku. Jednak apogeum sprzeciwu miało miejsce dopiero miesiąc później. Uczniowie z 3 klas odmówili odpowiadania na lekcjach w języku niemieckim. Nauczyciel wymierzył 14 uczniom karę cielesną za nieposłuszeństwo. Dzieci kolejno opuszczały szkołę. Zbite, spłakane, zwracały na siebie uwagę przechodniów. Przed szkołą zebrał się tłum popierających dzieci rodziców. Spośród nauczycieli uczniów poparł jedynie ksiądz Jan Laskowski. Zarówno dzieci, jak i rodzice zostali postawieni przed pruskim sądem. Wymierzono kary grzywny i więzienia. Mimo to strajk trwał nadal. W rezultacie zaborczej polityki Prusy weszły w posiadanie polskich ziem zachodnich. Dążyły one do jak najszybszego ich zintegrowania w ramach monarchii Hohenzollernów. Cel ten zamierzano osiągnąć za pomocą wynarodowienia ludności polskiej oraz akcji kolonizacyjnej. Sprawa brutalnej kary, która spotkała dzieci z Wrześni, nie pozostała bez echa. W obronie prawa do nauki rodzimego języka występowali Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka. Zdaniem profesora Lecha Trzeciakowskiego o sprawie pisała też prasa zagraniczna. Incydent we Wrześni zainspirował falę strajków dzieci, która przetoczyła się przez zabór pruski w latach 1906-1907. Opór germanizacji stawiło 75 tysięcy dzieci w ponad 800 szkołach. Język ojczysty to wartościowe i wielofunkcyjne narzędzie komunikacji. Jak o niego dbać? Mówmy pełnymi zdaniami. Korzystajmy ze słowników. Czytajmy książki, bo to wzbogaca nasze słownictwo. Używajmy polskich znaków w wiadomościach. Stosujmy ogonki, kreski, kropki. Mówmy poprawnie i wyraźnie. Nie nadużywajmy słów typu super i fajne. Sorry. Przepraszam. Okej. Dobrze. Luknij. Spójrz. Sandwich. Kanapka. Market. Sklep. Shopping. Zakupy. Party. Zabawa. Thanks. Dziękuję. Never. Nigdy. Lunch. Obiad. Manager. Kierownik. Lajkować. Polubić. T-shirt. Bluzka. Sweet focia. Słodkie zdjęcie. Uculi grzechu zdobywają świat. Przyszłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
Przepraszam, ja tu przyszedłem tylko posprzątać. Nie jest ważne, jaką rolę się gra. Ważne, czy ma się w sobie to coś. Grzechu, mówiący poprawnie przyszedłem, jak się zdaje, ma. Może tak pogramy, Pucule, co? Jasne, Grzechu, już włączam komputer. Włączam, Pucule, mówi się włączam. Grzechu, you won. Komputer, jak to komputer czasami zagada po angielsku. Po polsku nie mówimy włączać, mówimy włączać, włączam. Patrz, Grzechu, jaka piękna kontrol przyszła. Proszę bilety do kontroli. A pan? Kontrola w wykonaniu tak uroczej funkcjonariuszki to dla mnie prawdziwa przyjemność. Nie kontrol, kontrola. Warto to zapamiętać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy kontrola przemieni się w uczucie. Patrz, Grzechu! Ona ma z 1,5 kilo! O matko, moja też ma 1,5 kilograma! O wiele więcej, mój przyjacielu. 1,5 kilo to tak niepoprawna forma, że Pucuł zapewne pójdzie spać bez kolacji, chyba że Grzechu podzieli się z nim rybą, która waży 1,5 kilograma. Grzechu, czy możesz wziąć dla mnie trochę orzeszków? Mogę wziąć, Pucule, mogę. Niespodziewanie kosmonautą został Pucuł. Grzechu, używający poprawnej formy wziąć, nie zamierzał nigdzie latać. Grzechu po prostu lubi orzeszki. Co się boisz? One nie umią fruwać. Fakt. One nie umieją, ale ty też nie umiesz. Nie mówimy nie umią, a dziki, mimo że nie umieją fruwać, potrafią bardzo szybko biegać. Przyśniło mi się, że zacząłem nienawidzieć swojego kota! Kolejny pacjent, który nas będzie nienawidzić. Bez obaw, kolego asystencie. Wyjeżdżamy. Od jutra czeka na nas instytut w Wiedniu. Nie można nikogo nienawidzieć, nawet przez sen. Można nienawidzić. Chociaż tego akurat uczucia nikomu nie polecamy. Panie trenerze, strasznie zimno. Czy musimy grać na dworzu? Dla mnie, chłopcy, to róbcie, co chcecie, ale mówcie poprawnie. A mnie, trenerze, na dworze jest bardzo przyjemnie. Nie gramy na dworzu, gramy na dworze. Dobrze, że Grzechu o tym wiedział, chociaż szkoda, że okazał się aż takim lizusem. Co za mróz? Przydałby się jakiś swetr? O, Pucuł, zobacz, nasi. Czy pani ma jakiś sweter? Mam, dziecino, ale jeden i malutki, więc tylko dla ciebie. Ta historia mogłaby się zupełnie inaczej zakończyć, gdyby Pucuł pamiętał o tym, że mówimy sweter, a nie swetr. Uważajcie, tam dalej jest niebezpiecznie. Ona nie jest przekonywująca. Dlaczego? Dla mnie jest przekonująca. Nie mówimy przekonywująca, możemy powiedzieć przekonująca lub przekonywająca. A nie każdy krokodyl to podstępny gad. Patrz, mój poleci wyżej jak twój. Teraz to mój poleci wyżej niż twój. Och, zaplątały się. Latawiec nie może latać wyżej jak cokolwiek innego. Może latać wyżej niż latawiec konkurencji. Póki co, 15 minut przerwy. Tymczasem 15 minut przerwy. No tak, Pucuł ze swoim niepoprawnym póki co nieprędko wróci na estradę. Tymczasem przed Grzechem widzimy wielką karierę. Thank you.
Poprawna polszczyzna, źródłem sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Język nie jest tylko po to, aby coś załatwić. On jest sposobem istnienia człowieka. Pamiętajcie o tym, że jak cię słyszą, tak cię widzą. Mamy tyle słów w naszym języku, a my nadużywamy tych prymitywnych. Kiedy usiadłem do tego projektu, zacząłem się zastanawiać, co nas wszystkich do tego zmusza. Emocje? Radość? Strach? Mógłbym tak wymienić całą paletę emocji. Szczerze mówiąc, to sam nie wiem, co powoduje, że przeklinam. W mojej głowie zaczął panować niesamowity natłok myśli i doszedłem do rozwiązania, które zdradzę wam na końcu. Przecież przekleństwo użyte w odpowiedni sposób jest bardzo ciekawym środkiem stylistycznym. Ale z drugiej strony dobrze się sprzedaje w internecie, show biznesie i tak dalej. Dzieci nada. Wiele osób za wulgaryzmami ukrywa swoją słabość i strach. Według językoznawcy Jamesa O'Connora osoby, które przeklinają, są często nieuprzejme, cyniczne, konfliktowe i krytyczne. Bardzo ciekawe jest też to, jak wulgaryzmy mogą zepsuć to pierwsze dobre wrażenie wywarte swoim wyglądem. Po dobrym wstępie cała bańka pęka wraz z otworzeniem buzi. A przecież to kilka słówek. Zadajecie sobie pytanie, jak ja mam was przekonać do nieużywania przekleństw? Nie potrafię tego zrobić. To możecie zrobić tylko wy. To, co ja mogę zrobić, to pokazanie wam mojego punktu widzenia na tę sprawę. A później zróbcie z tą informacją, co chcecie. Ale jeżeli skłonię was do tego, że chociaż przez chwilę pomyślicie nad siłą tych słów, to mój cel spełniony. Powtarzajcie za nami łamańce językowe. Starajcie się je wypowiedzieć jak najwyraźniej i jak najszybciej. Drgawki, kawki wśród trawki. Sprawką czkawki te drgawki. Drgawki, kawki wśród trawki. Sprawką czkawki te drgawki. Przeleciały trzy pstre przepiórki przez trzy pstre kamienice. Przeleciały trzy pstre przepiórki przez trzy pstre kamienice. Czy tata czyta cytaty catyta? Czy tata czyta cytaty catyta? Szczep Rzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, bo szczep Rzeszyn z tego słynie. Szczep Rzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, bo szczep Rzeszyn z tego słynie. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Idzie wąż wolną dróżką, nie porusza żadną nóżką. Idzie wąż wolną dróżką, nie porusza żadną nóżką. Szedł Sasza suchą szosą. Szedł Sasza suchą szosą. Szły pchły koło wody, chłapłem pchła do wody i ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała. Szły pchły koło wody, chłapłem pchła do wody i ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała. To jest wir, a to żwir. W żwiru wirze ginie zwir. To jest wir, a to żwir. W żwiru wirze ginie zwir. Kurtka, rabat, kartka, kratka. Bramek, bratek, marmolatka. Kurtka, krawat, kartka, kratka. Bramka, bratek, marmolatka. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami.
języku polskim wyrazy zapomniane. Takie, które wyszły z użycia. Wskrzeszmy je. Kunstwo, łobuz. A sztyfikant, wielbiciel. Cichaj, cicho. Dma, wicher. Język, fajnych, pomyślny, niepoważny. Jurzyna, podwieczorek. Żachnąć się, oburzyć. Rasunek, zmartwienie. Sromota, wstyd. Starka, stara kobieta. Sumitować się, tłumaczyć. Ukontentowany, zadowolony.